To zameczek w dzielnicy Leszczyny. Dziś mieści się tu m.in. filia Miejskiej Biblioteki Publicznej czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek lata świetności ma już za sobą, dlatego też nadszedł czas na jego modernizację. Doświadczeni tym, co zrobiliśmy w Czerwionce, udało nam się w tym obszarze gminy zrewitalizować osiedle Familoków, dlatego postanowiliśmy na terenie Leszczyn, także troszeczkę zapomniany, także zaniedbany zameczek zrewitalizować. Zameczek zyska więc nowy blask, ale nie tylko on. Zmiany czekają również otaczający ten budynek park. Dzieci powinien ucieszyć nowy plac zabaw ze ścianką wspinaczkową. Zaplanowaliśmy także tory do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze, boiska, lodowisko. Dla nieco starszych siłownia pod chmurką. Miejsce do ćwiczeń street workout, o co wnioskowali nasi mieszkańcy. Będą tarasy z leżakami, z miejscami do grillowania. Pamiętajmy też, że to jest przestrzeń atrakcyjna przyrodniczo, więc tej zieleni będzie tam wiele. Dokładając do tego fontannę w kształcie kuli ziemskiej, okaże się, że nowe oblicze Leszczyńskiego Parku powinno zadowolić każdego. Prace ruszą jeszcze w tym roku, a kosztować będą blisko 8 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów pochodzić będzie z funduszy europejskich. Osiedle patronackie Familoków znane jest już chyba w całym regionie, nie tylko w Czerwionce-Leszczynach. My o tym osiedlu mówimy, charakteryzując budynki, a tak faktycznie bardzo mało mówimy na temat mieszkańców. A to faktycznie, a chodzi właśnie o tych mieszkańców, o ich codzienne życie, o ich los, o ich zainteresowania, o ich troski. Wszystkie te kwestie wkrótce ujrzą światło dzienne za sprawą wyjątkowego spektaklu przygotowanego przez Teatr Śląski. Zrobiliśmy taki spektakl, happening na Nikiszowcu, a teraz jesteśmy w Czerwionce. Tu jest niezwykle urokliwie. Muszę powiedzieć, że miejsce jest fenomenalne i warte tego, aby je rozpropagować. Oczywiście Nikiszowiec, już wszyscy wiedzą, gdzie jest Nikiszowiec, jak wygląda Nikiszowiec, a nie wszyscy wiedzą, jak wygląda sytuacja w Czerwionce, bo tu jest jeszcze piękniej. Będzie się można o tym przekonać na własne oczy 9 czerwca w trakcie Industriady. To właśnie wtedy swoją czerwieńską premierę będzie mieć spektakl Żywoty Świętych Osiedlowych, oparty w sporej mierze na książce Lidii Amejko. Połączymy te opowieści Lidii Amejko z opowieściami o Familokach tutejszych mieszkańców. Chcemy zrobić taką splecioną opowieść o życiu w pewnej społeczności. Społeczności mieszkającej również na tym osiedlu. Swoimi rodzinnymi historiami z twórcami spektaklu dzieliły się osoby, które kiedyś właśnie tu spędzały sporo czasu. Jak panu ktoś powie Familok, to co pierwsze się pojawia w głowie? Rodzina. Rodzina, wspólnota, sąsiedzi, którzy się wszyscy znają, generalnie ludzie uśmiechnięci, miłujący zieleń, bo to tutaj było od zawsze, przynajmniej z tego co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. To otoczenie one było trochę inne, bo jeszcze oprócz samych Familoków były i tak zwane chlewiki, ludzie hodowali kury, także tego było zdecydowanie więcej niż teraz. Dzisiaj ta przestrzeń jest bardziej otwarta, natomiast no, charakter pozostał. Charakter, który doskonale pasuje do tej wyjątkowej imprezy, jaką jest Industriada. Familoki z historiami, jakie stoją za poszczególnymi domami, bo my nie mówimy o architekturze, ale mówimy o ludziach i o życiu, jakie się to odbywało, to jest kopalnia świetnych pomysłów, więc jestem przekonany, że można tu zrobić bardzo dużo ciekawych imprez. I tak też będzie 9 czerwca. Poza spektaklem Żywoty Świętych Osiedlowych na wielbicieli industrialnego klimatu czekać będzie jak co roku mnóstwo warsztatów, okazji do pozwiedzania całego osiedla, atrakcji dla dzieci i młodzieży i może przede wszystkim doskonałej zabawy dla osób w każdym wieku. Tydzień godności trwa zawsze 5 dni. To oczywiście za krótko, aby naprawdę blisko kogoś poznać, ale też wystarczająco długo, aby zwrócić na siebie czyjąś uwagę. I taki jest cel tego tygodnia, poznać siebie, swoje problemy i oczekiwania. My wszyscy staramy się na co dzień, przez cały rok, pamiętać o tym, że jesteśmy różni. I zawsze będziemy różni, bo nigdy nie będziemy tacy sami. I chcemy właśnie potrafić coraz lepiej rozmawiać, być razem, pracować razem i bawić się razem.
Osoba niepełnosprawna nie oczekuje litości, nie chce być traktowana na innych zasadach, nie potrzebuje użalania się nad nią. Takie osoby chcą sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Tylko tyle i aż tyle. Możemy się od nich uczyć uczciwości, bezinteresowności, radości życia, radości cieszenia się z małych rzeczy. I może bardzo mocno potrafią nam ułożyć świat. Czyli pokazać, że ważne jest to, by być, a nie to, by mieć. W trakcie Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w samej tylko Czerwiąca Leszczynach działo się sporo. Od przeglądów teatralnych w wykonaniu grup niepełnosprawnych, przez warsztaty dla opiekunów i nauczycieli, po pikniki integracyjne. Zresztą słowo integracja w trakcie tego tygodnia odmieniane było przez wszystkie przypadki. Ta integracja jest wielopłaszczyznowa i chociażby ta dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak wiele instytucji i osób się zaangażowało, żeby ta integracja w takim fantastycznym formie mogła być realizowana. Cały czas nad integracją trzeba pracować, warto pracować. Warto pracować nad tym, żeby rozumieć zachowania innych osób, to, że ktoś może funkcjonować inaczej niż ja. Ja myślę sobie, że tak rozumiemy dzisiaj tą integrację. Mamy coraz więcej osób ze spektrum różnego rodzaju, powiedziałabym, problemów, inności i chcemy, żebyśmy wszyscy funkcjonowali w jednym środowisku, bo wtedy tak naprawdę będzie nam dobrze. Dobrze będzie też, gdy przestaniemy oddzielać się od siebie często zmyślonymi barierami i spojrzymy na osoby niepełnosprawne również jako członków rodzin, uczniów szkolnych klas, czy chociażby najbliższych sąsiadów. Dobrze by było, gdyby ten tydzień godności osób niepełnosprawnych emanował taką siłą na całe 365 dni roku. Wtedy dostrzeglibyśmy nie tylko problemy osób niepełnosprawnych, ale może nawet i na tym mi zależy, żebyśmy zauważyli, jak trudna sytuacja jest osób, które się tymi osobami zajmują. Warto o tym pamiętać nie tylko w trakcie Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Jeśli jakikolwiek przedszkolak z terenu gminy i miasta Czerwionka Leszczyny nie wie jeszcze, jakie są polskie barwy narodowe albo jak wygląda polskie godło, to powinien jak najszybciej zakolegować się z rówieśnikami z przedszkola numer 10. Tam w maju było bardzo biało-czerwono. Dzieci poznają przede wszystkim to, że mieszkają w Polsce, czyli w naszym kraju, potem w jakim mieszkają regionie, w jakim województwie, w powiecie rybnickim, no i przede wszystkim w swoim mieście Czerwionka Leszczyny, czyli nasz lokalny patriotyzm. Maluchy przeszły dwutygodniowy intensywny kurs patriotyzmu, oczywiście w bardzo zabawowej formie. Dzieci poprzez zabawę najlepiej uczą się takich trudnych tematów, którym jest na przykład patriotyzm. Jeśli potrafią w zabawie, wyczują ten temat, to później bardzo długo pamiętają takie tematy. Mi się najbardziej podoba, jak dzisiaj odpowiadaliśmy, jak dzisiaj robiliśmy orła. Piosenka. Jaka piosenka? Ta, która pani wymyśliła. Kocham cię, Polsko. Sam tytuł tej piosenki mówi wszystko. Konkurs Kocham Cię Polsko był zwieńczeniem zakrojonego na szerszą skalę projektu zaangażowania dzieci w patriotyzm, co jest niezwykle ważne, szczególnie w tym roku. Rok 2018 to rok szczególny. To jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. I epatowanie flagą, godłem, hymnem, czyli tym wszystkim, co jest związane z Polską niepodległą, to jest fantastyczna rzecz. Patriotyczna akcja w przedszkolu numer 10 w Czerwionce Leszczynach jeszcze w tym roku powróci, najprawdopodobniej w okolicy święta 11 listopada. Wszystko słoniowe, oprócz pamięci. Ale nie tylko symbole, pieśni i wiersze patriotyczne krążą po głowach przedszkolaków z Czerwionki Leszczyn. Już po raz 16 maluchy z przedszkoli z terenu miasta i gminy, a także powiatu rybnickiego spotkały się na międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim w całości poświęconym twórczości Juliana Tuwima.
W 2002 roku nasze przedszkole nadało imię Juliana Tuwima i w związku z tym od momentu, kiedy mamy tego patrona, kultywujemy jego twórczość, oczywiście w przedszkolu w ciągu całego roku szkolnego, natomiast żeby zaprosić do tych wydarzeń inne przedszkola, organizujemy co roku konkurs recytatorski. Uczy się pilnie przez całe ranki swej murzyńskiej pierwszej czytanki. Sądząc po frekwencji i reakcjach młodej publiczności, zbyt intensywnie nikogo do udziału w tym przeglądzie namawiać nie trzeba było. I trudno tu się dziwić, skoro twórczość Juliana Tuwima jest młodzieży doskonale znana. Julian Tuwim, trudny rachunek. Bambo Murzynek. A Grzysiu Kłamczuchu i jego cioci. A wiesz, kto jest autorem tego? Tak, Julian Tuwim. W końcu Julian Tuwim wielkim dziecięcym poetą był, nieprawdaż? Śpiew, taniec, teatr, muzyka czy poezja. Kultura nie jedno ma imię, ale bez względu na obraną dyscyplinę osoby zajmujące się nią powinny liczyć na szczególne uznanie. Cieszymy się, że na terenie gminy i miasta jest szereg zespołów, szereg osób, szereg, można powiedzieć, instytucji, które właśnie w tej sferze kulturalnej działają. Działają dla naszych mieszkańców, dla naszej gminy, często tą gminę promując. Za to wszystko włodarze miasta i gminy przyznali działaczom kultury w tym roku w sumie 17 nagród o łącznej wartości ponad 30 tysięcy złotych. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich jest to bardzo ważna nagroda. Jest to nagrodzenie naszych wysiłków, godzin pracy, no po prostu... Myślę, że zarówno jak i ja, jak i wszyscy cieszymy się z tego, że zostaliśmy docenieni, że nasze wysiłki zostały docenione. Wśród nagrodzonych znaleźli się zarówno wykonawcy indywidualni, jak i zespoły, czy to taneczne, czy też śpiewacze, a także soliści wielu dziedzin życia artystycznego, a nawet działające na terenie gminy Czerwionka Leszczyny koła gospodyń wiejskich. Dziedziny kultury są bardzo różne. No, czasem trudno jest porównać osiągnięcia, powiedzmy, tańca powiedzmy współczesnego, na przykład no, z malarstwem, czy z innym rodzajem uprawianej sztuki, prawda? No niemniej komisja zawsze no, musi w jakiś sposób tej oceny dokonać. A wszyscy zawsze powtarzają, że lepszy kłopot ze zbyt dużym wyborem niż brak jakiegokolwiek. Na szczęście, jeśli chodzi o kulturę w Czerwionce Leszczynach, ta druga opcja raczej nie wchodzi w grę. Panie, to jest tak, to musi być tak. Dobra. I teraz musi być to, nie, to jest odwrotnie. Gdzieś tu na rysunek pan biblioteka, recytacja wiersza, szkoła, centrum informacji. To zdecydowanie nie było łatwe zadanie. Przedszkolaki z 8 placówek z terenu gminy i miasta wraz z opiekunami wystartowały w czwartym już biegu na orientację po zabytkowym osiedlu patronackim w Czerwionce Leszczynach pod hasłem Kaj wejrzysz, tam familoki. 4 lata temu, kiedy dziewczyny przygotowywały cały scenariusz, miałyśmy okazję poznać, ile tutaj jest takich właśnie fajnych zakamarków, których żeśmy będąc tutaj już odleci, nie mieliśmy okazji ich zobaczyć. No są fajne, ciekawe i stwierdziłyśmy, że właśnie dzieci z innych przedszkoli też powinny mieć do tego szansę. I taką też szansę dzieci miały i co więcej zdecydowały się z niej skorzystać, choć łatwo nie było. Musimy policzyć ławki. Pędzimy, żeby być szybciej. Liczenie ławek, śląskie rymy, a nawet poszukiwania zaginionych skarbów. Wszystko to czekało ukryte pośród równie cennych skarbów czerwieńskiej architektury. Przed nami zadanie. Musimy iść do Centrum Informacji Turystycznej i zdobyć pieczątkę. Orientujemy się, gdzie biegać. Jak się zgubimy, to trzeba na przykład kogoś poprosić, gdzie jesteśmy i gdzie mamy jeszcze iść, żeby do porządku dotrafić. Orientacja to jest, jak ktoś gdzieś pójdzie, to trzeba powiedzieć swój adres domu. Na szczęście maluchy wśród familoków potrafiły samodzielnie odnaleźć drogę do swoich domów, ale kto wie, czy jeszcze kiedyś tu nie zawędrują.